Witam serdecznie na Skarbcu Króla. Dzisiaj pokażę Wam, jak powinien wyglądać szóstak w stanie myniczym. Do wglądu mamy szóstak w stanie myniczym, malborgski, z zachowanym takim poleskiem myniczym, obustronnym, bez wszelkiego rodzaju wykruszeń, powłoki i z takim dobrym lustrem na całym polu tej monety, jak na awersie, tak i na rewersie. Takie monety moim zdaniem należy zbierać, pomimo tego, że stopień rzadkości tej monety R1 w katalogu Kopickiego, ale ja zawsze byłem za to, żeby zbierać monety tylko w stanach myniczych, okolomyniczych, bez żadnych tam rys, wykruszeń z tej powłoki monety i bez śladu czyszczenia, tego wandalicznego czyszczenia, jak to często się robi w czasach dzisiejszych. Takie monety należy zbierać, pomimo tego, że nie są to aż jakieś tam bardzo rzadkie monety, ale w takich stanach będą cieszyć oko i nigdy nie będzie takiej myśli, że trzeba to zamienić na inną monetę i włożyć jeszcze raz dobrą kwotę, żeby kupić taki sam egzemplarz, tylko w doskonałym stanie. Lepiej od razu kupować w takich stanach zachowania. Na wersji widzimy portret króla, mały portret króla. Jeszcze malborskie szóstaki mają duży portret króla, to te monety nieco rzadsze i stopień rzadkości tych monet R3. Napis w otoku Sigismund, 3 rzymskie, DG, znak chyba Leward, napis Rex po MDL, czyli Zygmunt III z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę Litewski. Na rewersie widzimy u góry koronę króla, niżej nominał monety, piątka i jedynka rzymska. Jeszcze niżej trzypolowa tarcza herbowa, po lewej stronie orzeł, po prawej pogoń. Jeszcze niżej snopek, po bokach od snopka widzimy pierścień i trójkąt. To znak mincerski mynicy malborgskiej w tamtych czasach. W otoku napis Gross Argen Sex Rec Polonii 96, skrócona data. Grosz srebrny, szóstka Rzeczypospolitej Polskiej i skrócona data 96, czyli 1596. I taki oto piękny egzemplarz. Jak widzicie, na tej pogonie ta malutka tarcza, nawet widać ten podwójny krzyż litewski. Super. Także widać twarz tego rycerza, a także drobne detale konia i zbroje tego rycerza. I takie oto monety należy zbierać moim zdaniem w doskonałych stanach, chociaż nie rzadkie, lepiej takie, aniż w stanie trzecim, a jeszcze gorzej to czwartym czy tam piątym. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!